Vision. Here comes Adonis. Nasze wielkie walki. Kolejny odcinek. Tym razem lecimy do Stanów Zjednoczonych. Najpierw Nowy Jork, później El Paso, tuż przy granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Witają serdecznie. Przemek Seleta. I Janusz Pindera. Tak, faktycznie, zaczęliśmy tą naszą wtedy podróż w 1998 roku, czerwiec, a więc to był faktycznie ciekawy okres. Zaczęliśmy od Nowego Jorku, bo tam przecież miała się odbyć walka Evandera Holyfielda z Henrym Aguilondem w nowojorskiej Madison Square Garden, tyle że się nie odbyła. No ale zaczęliśmy od Nowego Jorku, później El Paso i później jeszcze Florida. Ale rzeczywiście, no to było takie co najmniej dziwne i szczerze mówiąc to rzadko spotykane, bo jednak organizacja każdej takiej dużej walki wymaga ogromnego nakładu środków jeszcze zanim ta walka się odbędzie. A tutaj ten pojedynek odwołano dzień przed ze względu na to, że podobno Henry Aguilonde miał pozytywne wyniki badań na żółtaczkę typu B. Tak. I tam jeszcze dochodziły inne historie, z kolei zaległości podatkowe Roberto Durana, legendy zawodowego boksu. Jedna z zawodniczek w 21 tygodniu była już w ciąży. No w ogóle były historie dziwne, później w New York tam się ukazał się następnego dnia w poniedziałek, a czyli w poniedziałek, nie następnego dnia, bo w piątek odwołano. W sobotę miała być ta walka, że bardzo źle sprzedawały się bilety, tylko 7 tysięcy sprzedanych biletów, że fatalnie szło pay per view i być może była to jakaś szatańska decyzja Dona Kinga. Też się spotkałem później gdzieś tam z jakimś artykułem, w którym pisano, że Henry Aguilonde nigdy nie miał żółtaczki, więc to taka trochę tajemnicza sprawa i być może po prostu Don King postanowił skorzystać z ubezpieczenia gali zamiast tracić na niej pieniądze. A też no, prawda jest taka, że oczywiście no, Holyfield to wielkie nazwisko i przyciągał kibiców, ale dobry musi być również przeciwnik. I Henry Aguilonde był rzeczywiście no, solidnym pięściarzem, bardzo dużo potrafiącym, ale nudnym jak flaki w oleju, bo on bardziej przeszkadzał boksować niż sam boksował. Tak, tak więc proszę Państwa, ta walka się nie odbyła. Wrócimy kiedyś do niej, jak będziemy mówić o tych walkach, które nie doszły do skutku. A my z Nowego Jorku polecieliśmy na Florydę, tam dosłownie 2-3 dni spędziliśmy i ruszyliśmy do Teksasu, a więc przez Dallas do El Paso. To, że właśnie co się takiego wydarzyło, że ktoś taki jak Oscar De La Hoya, człowiek już wtedy przyciągający tłumy, no jedna z najbardziej gorących, powiedziałbym, gwiazd zawodowego boksu, walczył gdzieś tam w zachodnim Teksasie przy granicy meksykańskiej. Dlaczego nie Nowy Jork? Dlaczego nie Atlantic City? Dlaczego nie Las Vegas czy Los Angeles? Odpowiedź jest jedna. Pieniądze. Ale tak zacznijmy od początku, bo ta walka była już dwukrotnie przekładana ze względu na kontuzję bodaj lewego nadgarstka De La Hoyi. I pierwotnie na tą walkę pieniądze wyłożył obecny prezydent USA Donald Trump. Tak jest. Który chyba 900 tysięcy dolarów. I ta walka miała się odbyć chyba początkowo w styczniu, później w lutym. 28 lutego 98 miała się odbyć w Trump Taj Mahal w Atlantic City. Właśnie, no ale w końcu doszło do niej w El Paso i w momencie, kiedy później jeszcze Przemek raz była przełożona, na marzec. Była przełożona na marzec i w tym samym miejscu też Taj Mahal. I wówczas, kiedy odnowiła się ta kontuzja lewego nadgarstka Oscara De La Hoyi, wówczas Lester Bedford, człowiek, który zajmował się organizowaniem walk bokserskich w Teksasie, który już wcześniej próbował napomknąć o ewentualnej chęci organizacji walk właśnie w El Paso, no już tym razem mocniej pochylił się nad duchem Boba Aruma i powiedział, że tu faktycznie oni bardzo chcą taki pojedynek zorganizować. To było coś niesamowitego, no bo El Paso i taka wielka walka, ale jednak udało się. Udało się, choć Bob Arum był początkowo przynajmniej na nie, dlatego że po pierwsze był
zdecydowanym przeciwnikiem walk na otwartym powietrzu ze względu na to zbyt duże ryzyko, jeśli chodzi o pogodę. Ta walka odbyła się i wtedy... Miał nosa, można powiedzieć. Tak, odbyła się na stadionie do futbolu amerykańskiego i no, stwierdził, że o ile zła pogoda futbolistom nie przeszkadza, no to przy boksie to jest tragedia, ale powiedział, że jeśli dadzą 400 tysięcy dolarów więcej niż Donald Trump, to się zgodzi. Dlatego powiedziałem, no właśnie, pieniądze zadecydowały. No właśnie, a więc trzeba było zebrać 1 300 000. Bedford nie był tego w stanie zrobić. Miał takiego znajomego, Nicka Hazele, dewelopera, który w 1995 roku przeniósł się z Detroit do El Paso, który był gotów wziąć udział w tym biznesie, ale tam była trzecia postać, teść Hazeli, a więc Thomas Wheeler, tak? To był człowiek, który był z tej trójki zdecydowanie najbogatszy. Wiadomo było, że on tutaj może odegrać wielką rolę. Ale kiedy Bob Arum powiedział, macie 48 godzin na dostarczenie pieniędzy do mojego biura. No właśnie, bo to w Las Vegas, że taki krótki termin. No właśnie, bardzo krótki. Wtedy Bedford pojechał do mieszkania tegoż właśnie człowieka o nazwisku Wheeler i zaczął mu mówić, że jego zdaniem ta walka ma szansę powodzenia finansowego. Ale ten go spytał, ile można stracić? Ten mu odpowiedział, wszystko. Odpowiedział mu szczerze, wszystko można stracić. W tym czasie ukazał się taki duży artykuł w El Paso Time, który bardzo krytykował ten pomysł. Dziennikarz miejscowy twierdził, że te pieniądze można by zdecydowanie ewentualnie podobne wydać na zupełnie inne rzeczy, bo to się tutaj nie przyjmie. Natomiast i Wheeler zaczął się bać tej decyzji. Wtedy zaczął jakieś argumenty prosić. Ale też po latach przyznał, że szczerość go absolutnie rozbroiła. Tak, powiedział, że już w czasie tej walki nawet powiedział, że dzięki temu, że byłeś tak szczery, to ja podjąłem tą decyzję, być może jedną z najlepszych w swoim życiu. Natomiast Bedford faktycznie bardzo dobrze argumentował, że to El Paso, to przygraniczne miasto, gdzie praktycznie wszyscy mówią po hiszpańsku, większość to są Meksykanie, emigranci z Meksyku, ma znakomite wyniki oglądalności walk Oscara de la Hoya i najwyższe ze wszystkich miejsc w Stanach Zjednoczonych. Tam było nawet sięgnął po takie obliczenia, że ogląda 17% tej całej populacji tego kręgu walki Oscara de la Hoya. Ale za to Hazela powiedział, nie, tak naprawdę to zadecydowała sprzątaczka latynoska, która kiedy się dowiedziała, o co chodzi, powiedziała, ależ Oscara kochają wszystkie Meksykanki. No i w tym momencie generalnie zapadła decyzja. Jak Bob Arum zobaczył tą całą trójkę w Las Vegas, to był mocno zdziwiony, że oni mają pieniądze, bo tak naprawdę no nie sądził, że do tego dojdzie. A więc ta pierwsza faza była najważniejsza, załatwiona. Ale teraz trzeba było wymyślić mieć jakiś pomysł na to, żeby tą walkę sprzedać marketingowo. Przecież Patrick Charpentier, bo dochodzimy do tego nazwiska, zawodowy mistrz Europy kategorii półśredniej. Dla ja był wtedy mistrzem organizacji WBC też kategorii półśredniej. To już była jego kolejna waga po superpiórkowej, lekkiej, superlekkiej, lekka, więc kolejny był mistrzem kolejnej wagi. To był nikim zupełnie. To była postać kompletnie nieznana. Zresztą jak spojrzymy też, z kim tak naprawdę walczył, te ostatnie 5 walk Charpentiera, no to są absolutne no-name'y. A do tego on tam jedną walkę wygrał na punkty, jedną zremisował bodajże w Stanach Zjednoczonych. Kogoś tam na Guadalupe znokautował, wygrał przez techniczny nokaut, ale to byli naprawdę ludzie, którzy albo nic nie znaczyli w zawodowym boksie, albo znaczyli bardzo niewiele. Ale tutaj akurat do boksu weszła polityka, natomiast no, też ciekawostką jest to, że Carpentier po tej walce z De La Hoya nigdy już do ringu nie wszedł. Zarobił 600 tysięcy dolarów, może stwierdził, że wystarczy i nigdy więcej ani go nie zobaczyliśmy, ani nawet nie usłyszeliśmy. Warto tutaj wspomnieć o tym, że w Meksyku boks jest bardzo dużym sportem i organizatorzy, no i też społeczność meksykańska w Stanach Zjednoczonych no, procentowo stanowi spory procent społeczeństwa. De La Hoya zdobywał medal olimpijski
dla Stanów Zjednoczonych. Trzymając dwie flagi. Ale zawsze podkreślał meksykańskie pochodzenie. I ojciec, i matka byli Meksykanami i zawsze w dobrej komitywy żył z tym, z tą społecznością meksykańską. I dosyć łatwo stał się ich bohaterem. I, choć jak pamiętasz, nie wszystkim, bo ci meksykańscy pięściarze później niespecjalnie go ale to lubili. W dużej mierze z zazdrości. W dużej mierze z zazdrości, bo De La Hoya zawsze były zagwarantowane ogromne pieniądze. Ja pamiętam, że za pierwszą walkę, sześciorundową walkę zawodową, dostał wówczas rekordowe 125 tysięcy dolarów. Jako ciekawostkę dodam, że w tym roku ten rekord został pobity przez dwóch youtuberów. Eddie Hearn organizował galę, gdzie walczył ze sobą chyba Casey Logan i jeszcze ktoś tam. Ja akurat w YouTubie to jestem słaby i każdy z nich za tą pierwszą sześciorundową walkę, taką oficjalną, bo wcześniej walczyli na zasadach białych kołnierzyków, dostali po 900 tysięcy dolarów i to jest aktualny rekord. Wszystko się zgadza, tylko że pamiętajmy, to był Oscar, podpisał kontrakt po Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, gdzie zdobył złoty medal, a więc był rok 1992, a Howard Davis Jr., złoty medalista Igrzysk w Montrealu w kategorii lekkiej w 1976 roku podpisał kontrakt za pierwsze walki po 100 tysięcy, a więc to też była, to były niesamowite sumy. Te 100 tysięcy było więcej warte niż w 92 125. I teraz wracamy do tej historii, że ci panowie, szczególnie mówię Lester Bedford, który wcześniej między nimi organizował taką wielką walkę jak Whitaker Chavez, chociażby w San Antonio, legendarny pojedynek. Wymyślił, że trzeba będzie absolutnie zostawić gdzieś z boku Patryka Charpentier i zająć się tylko i wyłącznie Oscarem De La Hoya. Pamiętajmy, że kończyła ten wieczór zupełnie inna walka. Walka o mistrzostwo świata kategorii lekkiej. Stevie Johnson walczył z Meksykaninem Cezarem Bazanem. Walka, tak, doskonała, rekord ciosów. Doskonała walka, gdzie Johnson przegrał, Bazan wygrał, zresztą oni walczyli ze sobą nieraz. A więc pojedynek był znakomity, ale tutaj absolutnie postawiono na jednego konia, że się tak wyrażę. I co zrobiono? Kupiono 5 zdjęć po 1000 dolarów każdy Oscara De La Hoya, które ukazały się z takim podtekstem, powiedzmy trochę tak z dużą dozą seksapilu dla magazynu kobiecego, Playgirls, coś takiego. I 8 billboardów rozstawiono w całym El Paso. De La Hoya przyleciał prywatnym odrzutowcem, już 2000 osób, większość kobiet z transparentami i z różnymi ciekawymi napisami czekało na niego. Później była konferencja, 4000 ludzi. Oficjalne ważenie, pamiętasz ten taki bus wielki, taki wielki autobus Oscara De La Hoya, który tam stał przy hali. On tam na całą ekipę jeździł, ale przecież sam przylatywał samolotem, prawda? Tak to wtedy wyglądało. Oscar De La Hoya po latach mówi, że z czymś podobnym się nie spotkał, bo ostatecznie tam było prawie 45 tysięcy osób. Wprawdzie oficjalnie sprzedano 41 380 kilka biletów, ale tam prawdopodobnie było więcej. Te bilety były tanie. Ja pamiętam, tam stanąłem na tej samej koronie stadionu. To był stadion uniwersyteckiej drużyny futbolu amerykańskiego, Sanborn, który mieścił chyba 60 tysięcy. Oni że może nawet 60, nie było 50 ani 60 tysięcy, ale i tak można było być zadowolonym, tym bardziej, że to był bardzo wieczny dzień, o tym za chwilę, bo ten wiatr wiejący szybkością około 50-60 km na godzinę narobił organizatorom naprawdę sporo kłopotów. Warto powiedzieć, że od ponad 20 lat w El Paso nie było większego wydarzenia i nawet jakiś, no, że tak powiem, prasa świętowała dwudziestolecie tej walki. Tak, i co więcej, twierdzę, że to było w ogóle największe sportowe wydarzenie w całej historii tego miasta, leżącego tuż nad rzeką Rio Grande, po drugiej stronie Rio Grande, meksykańskie Juarez. Zresztą popatrzmy może na to, jak ten stadion wyglądał, jak tam zachowała się publiczność przed tą galą, która w pewnym momencie też została zakłócona przez ten bardzo mocno wiejący wiatr i niewiele brakowało. Zresztą wspominał w jednym z wywiadów Ross Greenberg, ówczesny prezydent HBO Sport, że były już prowadzone dyskusje, czy czasami nie zrezygnować z tego wydarzenia, bo najpierw odwołano tę część walk z undercardu.
Ostatecznie jednak okazało się, że Bedford dokonał jeszcze jednej znakomitej inwestycji, mianowicie za 5000 dolarów wynajął faceta od oświetlenia, który okazał się tutaj cudotwórcą w tej całej sytuacji. Pamiętasz, przerwana została w ogóle transmisja i facet obliczył, że jeżeli obniży te lampy o pół czy gdzieś w połowie wysokości, to wszystkie warunki będą spełnione i telewizyjne, ale przede wszystkim nie będą się tam bujać. Czy tam wcześniej porwało namiot dla VIP-ów, gdzie miało się później odbyć jakieś takie spotkanie zaraz po walce. No wiało tak strasznie, że dostawaliśmy bez przerwy sygnał z Warszawy, co się dzieje, że coś tam straszliwie świszczy w tym mikrofonie. No cóż można było powiedzieć, że wiatr po prostu tak hula, że niewiele brakowałoby, nas porwał tam spod tego ringu. No więc proszę Państwa, no tam faktycznie, no mówię, działy się, o właśnie, tu wchodzi Patrick Charpentier, który 30 walk stoczył na terenie Francji, z 32 w ogóle, dwie, jedna była chyba na Guadalupe w Stanach Zjednoczonych, ale Guadalupe to też terytorium Francji, a więc gorsze warunki fizyczne Charpentiera, chociaż jego trener był zawodowy mistrz Europy, pretendent do tytułu mistrza świata, Luis Acariz, twierdził, że no teraz wreszcie spotka się z pierwszym prawdziwym półśrednim Oscar, no ale to nie był taki... No, sam Charpentier twierdził, że no, De La Hoya jeszcze nigdy w ringu nie miał okazji cierpieć, a on sprawi, że będzie cierpiał i zobaczymy, jak to zniesie. Zobaczmy, jak wyglądał Oscar, jak wchodził do tego ringu, prawda, w tym takim stroju galowym meksykańskich. Tutaj wcześniej było sombrero, które zdjął, pas organizacji WBC w kategorii półśredniej. No i te widzowie w większości przypadków, na 60-70% kobiet na widowni na trybunach Sun Bowl. Sama walka no, była pokazem jednego aktora. Tak, sama walka właściwie no, bez historii. No, pierwsza runda taka trochę rozpoznawcza, ale od razu było widać, że De La Hoya jest bardzo szybki i bardzo precyzyjny. On sam twierdził, że tak doskonale się zaprezentował przez to, że ponad pół roku nie boksował ze względu na tą kontuzję lewego nadgarstka, ponieważ ta walka była odsuwana i po prostu wyszedł głodny, świeży, wypoczęty i lewą ręką zaczął kontrolować to, co się dzieje w ringu. No, statystyki były no, tak naprawdę... Właściwie w tych statystykach to Carpentier w ogóle nie istniał. Jeśli tak. Chodzi o zadawane ciosy, to jeszcze pal licho, ale o trafione to już w ogóle. No chociażby w drugiej rundzie zadał, wyprowadził 90 ciosów Patrick Charpentier, a trafił tylko 3. To ja powiem szczerze, że ja nigdy nie słyszałem w ogóle o takim przypadku. Z kolei Oscar De La Hoya miał 47% zadanych celnych uderzeń w tym drugim starciu. I tutaj już przewaga była przygniatająca, ale trzeba przyznać, że De La Hoya, który można powiedzieć, że no, górował wszystkim, no bo i sukcesy po jego stronie to były te prawdziwe sukcesy. No przecież był mistrzem olimpijskim, był, zaczynał zawodowy boks od zdobycia tytułu w kategorii super, piłkowej kategorii junior lekkiej, super lekkiej. Tutaj już był mistrzem i miał naprawdę świetne, stoczone pojedynki w kategorii półśredniej. A to swoją drogą to też ciekawe, że ten pierwszy tytuł był zdobyty, naturalnie był zawodnikiem kategorii lekkiej. Tak naprawdę no, zrobił specjalnie tą wagę do jednej walki bodaj, tak, żeby zrobić, tak, żeby zdobyć tytuł w junior lekkiej. Ale nawet w tej kategorii półśredniej on zdecydowanie góruje warunkami fizycznymi nad Charpentierem. Tak, pamiętajmy, że Patrick Charpentier ma 173 cm wzrostu, Oscar De La Hoya 179-180, to są różne dane, ale to żadna różnica, 1 cm. No i różnica zasięgu też 10 cm na korzyść Oscara De La Hoya. Na widowni Joel De La Hoya senior, który był byłym bokserem, prawdzie bez sukcesów, w narożniku jego starszy brat, Oscara starszy brat Joel junior,
junior, który też boksował. No i oczywiście Roberto Alcazar, to jest ten trener, który był z nim przez cały czas w okresie jeszcze amatorskiej kariery, a później początków, tych bardzo udanych początków zawodowej kariery. Catmanem był Chuck Bodak, też bardzo znana legenda. Postać, tak jest. No i Jill Glancy, bardzo znana postać, menedżer, trener, który no, pracował z kilkunastoma zawodowymi mistrzami świata. Jak powiedziałem, tam po drugiej stronie najbardziej znaczącą postacią był zawodowy mistrz Europy, ex-zawodowy mistrz Europy Luis Akaris. Tu oczywiście faworytem tam notowania bookmacherów bodajże były 20-1 dla Oscara De La Hoya. Tutaj nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, kto będzie zwycięzcą tego pojedynku. Nawet myślę, że Francuzi no, mogli sobie mówić, no, ale przecież oni wiedzieli, z kim walczył wcześniej Charpentier. Naprawdę walczył ze słabymi pięściarzami. Myślę, że już ta pierwsza i druga runda pokazała Francuzowi, jak iluzoryczne są jego nadzieje na zwycięstwo w tym pojedynku. No tutaj to była jedna z tych walk, gdzie tak naprawdę wszyscy chcieli zobaczyć, wiedzieli, że De La Hoya wygra. Natomiast po prostu była kwestia tego, jak się zaprezentuje, a zaprezentował się genialnie. Tak. Bardzo szybki, bardzo precyzyjny, doskonała lewa ręka. No pamiętajmy, że to też jest zawodnik, który był z kolei naturalny mańkut, który boksuje z normalnej pozycji, a więc ta lewa ręka bardzo silna. Pamiętamy z poprzednich walk, ile on walk kończył znakomitym uderzeniem lewym sierpowym, prawda? No i tutaj widać było od samego początku, że szuka miejsca właściwie w różnych płaszczyznach, żeby uderzyć lewym prostym, lewym sierpem, lewym hakiem. Też no to rzadko się zdarza, tak szczerze mówiąc, na walkach w tym poziomie. Tam był taki moment, kiedy on uderzył podwójny lewy hak na korpus. No to tak wiedział, że sobie mógł na to pozwolić, ale to też świadczy o jego szybkości, bo zrobił to błyskawicznie. Rekordy, jakbyśmy tak spojrzeli, to były nawet podobne, bo tak 27-0 miał De La Hoya, 22 zwycięstwa przed czasem. Podobny miał, no ale wiadomo, tam były 4 bodajże porażki, 1 remis, również 27 zwycięstw Charpentiera i 23 zwycięstwa przed czasem. No ale oczywiście nikogo znającego się na boksie te rekordy zmylić nie mogły. Ja pamiętam, że po naszej lewej stronie siedział w takiej czerwonej marynarce Roy Jones Jr., który był co-komentatorem stacji HBO, gdzie tam Ray wodził Larry Merchant, wtedy już po 60, ale wtedy w znakomitej formie. A tutaj u nas siedział, choć nie komentował z nami, Piotrek Pożyczka, który przyleciał tutaj w odwiedziny i zwaletował u mnie w pokoju. Czek zawsze zakochany w boksie i mający tam wielu oczywiście znajomych w tej bokserskiej braci. A no wycieczka to jest temat chyba na osobny program, na osobny afgany do Thompson. No właśnie, bo państwo powinni wiedzieć, że Janusz jest turystą i gdziekolwiek lecieliśmy, to zawsze jeszcze dodatkowo dodatkowe atrakcje zapewniał. Zresztą mnie też wyciągnął tam w El Paso na wycieczkę do Ruidoso. Dzięki niemu zobaczyłem tą najstarszą miejscowość w Stanach Zjednoczonych i rezerwat Białe Piaski. Ale to resztę tak to już jest. Może, to z którego są... wyrzuciła nas policja, ale mandatu, może... Ale mandatu nie zapłaciliśmy, udało się wtedy, ale pogonił nas. No ale policjant dowiedział się, gdzie są pionki koło Kozienic. No dowiedział się, no trzeba przyznać, że nie mógł do końca zrozumieć, ale nie pokazywałem mu na mapie. Natomiast faktycznie ciekawa sytuacja, bo jak pokazałem mu taki legitymację z czasów szkolnych, jak i prawo jazdy z czasów szkolnych, jak miałem 18 lat, troszkę inaczej to na nim wyglądałem, ale potraktował to ze zrozumieniem. I po prostu pogonił nas z tego rezerwatu, bo tam no, wykonaliśmy parę takich poślizgów na tych białych piaskach, nie do końca zgodnych z prawem. Wracając natomiast do samej walki, a ta wycieczka, o której mówisz, no to z Piotrem Pożyczką już do Tombstone, do słynnego miasta westernowskiego, no mogła mieć dramatyczne skutki, bo wracaliśmy bardzo, bardzo późno. Rano mieliśmy samolot do Dallas, no ja chyba przyjechaliśmy, bo tam coś Piotrek w pewnym momencie, nie było wtedy jeszcze przecież tych nawigacji, pomylił trochę drogę, nie wiedział, w którym hotelu tak naprawdę, w którym, gdzie jest ten nasz hotel, trochę się błąkał. Jechaliśmy po tym El Paso. Jak dojechaliśmy, to Przemek był po trzeciej w nocy, Przemek biegał wokół tego naszego, zresztą fajnego hotelu, który to też co ciekawe, jak się jechało taki, z basenem taki ośrodek, załatwił nam najlepszy polski triatlonista w tamtym czasie, Grzegorz Zgliczyński, pseudonim Wafel. Serdecznie pozdrawiamy, jeżeli gdziekolwiek słyszalnie mieszka w Polsce.
najlepszy wynik w całej historii w Ironmanie na Hawajach. On tam wtedy, ponieważ w tamtych okolicach pomieszkiwał, to pomógł nam naprawdę załatwić takie solidne lokum. Ale mówię, dość tych turystycznych wtrętów, wracając jeszcze do samej walki. Proszę Państwa, i dochodzimy do trzeciej rundy i tu zaczyna się naprawdę prawdziwy koncert Oscara de la Hoya. Złoty chłopak pokazuje w tej trzeciej rundzie Patrykowi Charpentier, co to znaczy mistrz świata kategorii półśredniej, co to znaczy Golden Boy. Popatrzmy. Clancy, the whole camp, they like to refer to Charpentier as the piñata. Charpentier's handlers told us he's never been knocked down. I thought that was a left hook as he pulled away, Roy. It was a good left hook. He threw a right hand and followed with a left hook in the back. That was another good straight right hand. I don't think he was hurt badly, but there he is, dazed now. No three knockdown rule. De La Hoya doing a terrific job of using the right to set up his left hook. That's right. He actually landed a left uppercut that time, I think. Yep. It was a perfect uppercut. Now the jab comes right through the center of Charpentier's guard. Frenchman down twice in the round. Very sharp punching by Oscar De La Hoya. There he goes. That'll do it. Referee Lawrence Cole has seen enough after a perfect short straight right hand finishes the job. I tak, i proszę Państwa, tu jest najciekawsze w tej trzeciej rundzie. To trzy różne akcje, trzy knockdowny. Najpierw mamy kombinację zakończona lewym sierpem, ale to lewy sierp pół hak, prawda, bity przez Oscara, pada po raz pierwszy Charpentier na deski. Później kolejna akcja, dwa ciosy na korpus, lewy z dołu, idealnie w szczękę. Kapitan. Podbródkowy, bo Charpentier tak. Już podniósł ręce. Słuchaj, troszkę tak wstrzymaliśmy Mike'a Tysona, tylko z innej strony. Mike Tyson też tak lubił obijać doły, a później lekko się przesuwał w jedną stronę i był cios podbródkowy, tak jak na przykład w walce z Fergusonem kapitalnie to zrobił. No i później mamy ta trzecia akcja, jest fantastyczne takie właściwie odchylenie, taki właściwie zakrok i kapitalny, ten prawy prosty, prawy krzyżowy, można powiedzieć. Tempo wchodzącego idealnie. Pada Charpentier i to jest koniec kariery zawodowego mistrza Europy Patryka Charpentier, który sporo zarobił, ale oczywiście dopiero chyba tam zrozumiał w El Paso na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, że nie ma żadnych szans z takimi pięściarzami jak Oscar de la Hoya. Natomiast ci panowie, o których mówiliśmy wcześniej, a więc Bradford, Hazella i Willard zarobili $1 000 000. Jak powiedział po latach Bradford, w całej swojej 38-letniej pracy z boksem tyle nie zarobiłem za jedno bokserskie wydarzenie, starczyło później na 2-3 kolejne lata, ale mi też nigdy nie spotkałem się z czymś podobnym, żeby pięściarz traktowany był jak gwiazda rocka, a tak właśnie przyjmowany był w El Paso Oscar de la Hoya. Pamiętasz, jak tam jeszcze była taka jedna ciekawa sytuacja, była konferencja i zjechali się no prawie wszyscy, bo tam chyba nie było Chaveza, o ile pamiętam. Był Chavez? Chyba go nie było. A zjechali się no, mistrzowie, meksykańscy mistrzowie zawodowego boksu. I w pewnym momencie, jak zaczęli byli wyczytywani, wchodzili do ringu, to zrobił się taki tłok w ringu, że już wydawało się, że się nie pomieszczą. Pamiętam, jak Palomino wszedł z papierosem, paląc i tak dalej. No to tylko taki... Ta chwila pokazała, na czym polega ta potęga meksykańskiego zawodowego boksu, prawda? To rzeczywiście nieprawdopodobne przeżycie. Warto coś takiego zobaczyć na żywo, bo to też jest zupełnie inny odbiór emocji. Nawet jeśli nie walczy nasz zawodnik, to jednak te emocje ludzi wokół ringu czy na arenie udzielają się. Tak, no prawdopodobnie, jak gdyby Donald Trump wygrał tę rywalizację z Bedfordem i walka odbyła się w Atlantic City, to nie wykluczone, że w ogóle byśmy na tę walkę wtedy nie polecieli, bo to też tak się mogło zdarzyć. A później to była ta łączona trasa, a więc na tę walkę w Nowym Jorku Holyfielda z Akim Wondem, która nie doszła do skutku, a później podróż do El Paso. No mieliśmy troszkę szczęścia, Charpentier miał tego szczęścia, może troszkę mniej przegrywając, ale na pewno nie narzeka, jak zobaczył później
swoje konto bankowe. Natomiast tak naprawdę Oscar de la Hoya to wtedy już był w szczycie swojej kariery, chociaż miał dopiero 25 lat, pamiętajmy. No ale Oscar de la Hoya od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Cała historia z mamą, która zmarła przed igrzyskami, której poświęcił ten złoty medal, zwycięstwo i ten symbol, ten gest tego, tej miłości do matki w ringu po walce. Ja miałem przyjemność walczenia z de la Hoyą na jednej gali w Nowym Jorku, w Los Angeles w 1994 roku. On miał tam walkę wieczoru, to jeszcze było zanim zdobył tytuł Mistrza Świata, ale już wtedy po prostu to było meksykańskie szaleństwo. Tak, ja naprawdę byłem zaskoczony, że przecież jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. W pewnym momencie chyba, nie pamiętam kto to powiedział, czy prezydent Federacji, ale przecież proszę Państwa, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy mówili po hiszpańsku, także gdzieś nie poszło do jakiejkolwiek restauracji. No, w każdym miejscu napisy po hiszpańsku, rozmowy hiszpańskie, tak jakby tak naprawdę, tak jakbyśmy byli w Meksyku, ale prawda? To nie dziwi, bo swego czasu podczas pobytu w Los Angeles trafiłem do restauracji, gdzie po angielsku nie mogłem się dogadać, a z kolei no, parę lat mieszkałem na Florydzie. A na Florydzie według statystyk język angielski jest pierwszym językiem tylko w co czwartym domostwie. Pozostałe to hiszpański. Ja tam mam jeszcze takie wspomnienie, ale takie coś kulinarne. Ty na pewno tego nie pamiętasz, no bo skąd, ale to ty byłeś inicjatorem pójścia do tej knajpy. Ja tam po raz pierwszy jadłem sushi. W El Paso po raz pierwszy jadłem sushi. Wybraliśmy się do jakiejś japońskiej knajpy. No i tam właśnie po raz pierwszy w życiu skonsumowałem sushi, proszę Państwa. A więc tak mówię na marginesie. Bardzo ciekawa podróż. Podróże kształcą. Podróże kształcą. Sporo też tam widzieliśmy. Widzieliśmy, gdzie Billy Kid sypiał, gdzie zabijał bohater taki, prawda, Old Westu, gdzie tam w tych strzelaninach zabijał ludzi. Pat Garrett, Billy Kid, warto taki film, jak ktoś nie widział, obejrzeć. Natomiast sam boks pokazał na pewno wielką, wielką klasę Oscara de la Hoyi, który później dopiero miał toczyć te najbardziej kasowe, choć nie zawsze wygrane, a jak przegrane, to nie zawsze słusznie, to jak z Felixem Trinidadem pojedynki. Proszę Państwa, to na dzisiaj wszystko. Zapraszamy już na kolejny odcinek. Myślę, że też będzie bardzo ciekawie, a na dziś, jak jeszcze raz powiem, to już wszystko. Żegnają Państwa Przemek Seleta i Janusz Pindera.